Recording. Pięknie tu, nie? Zobaczcie. Góry stołowe. Tam za tamtym drzewem jest Szczyniec Wielki. Tamte góry należą już do naszych czeskich braci. A my stoimy przed wieżą Suszynką w Suszynie. I przed moim... przed motocyklem mojej Małżowinki. Przejechane już chyba z 15 km jest tymże sprzętem. Także już jakieś wrażenia mam. Zobaczcie, droga jest mokra, cała opierdzielona, momentami kałuże, a motocykl czysty, silnik nieubrudzony, lagi tak za bardzo nie, no tutaj może trochę tumnik. Ale rzeczywiście te dość archaicznie wyglądające błotniki robią robotę, także jeżeli komuś zależy na wyglądzie motocykla, jeżeli chodzi o higienę, to jest dobrze. Jeżeli o estetykę, no to ktoś może powiedzieć, że one wyglądają parszywie. No, ale to kto to lubi. Robią robotę. Po przejechaniu prawie 20 km po mokrej drodze, tak średnio mokrej drodze, nie ma śladu. Ktoś się jeszcze zastanawia, jak to chodzi, nie? Zatankowałem do pełna. O, jeszcze kilkoska włączymy. Średnie spalanie mam 1,7. Ha! No to trochę więcej niż tam zakładałem. 23 km od nowości. No i teraz od tankowania 13 km, bo do stacji znowu musiałem dojechać. Weszło za 60 zł. Zobaczymy, ile za te 60 zł można zrobić. 9 litrów coś tam weszło z groszami. Na razie jedzie. To co? Zapraszam, żebyście zobaczyli, jak to jeździ. Motocykl już jest włączony. Włączam pierwszy bieg i ruszam. Rusza bardzo fajnie. Dodam, że motocykl jest na dotarciu, jak się domyślacie, że jest żadnej tutaj jazdy szalonej nie będzie. Także pomalutku będziemy jechać. Także Honda CB125F. Rok produkcji 22, rok modelowy 21, a mamy 23 rok i w 23 roku ten motocykl został kupiony w styczniu. Jak widnieje na dokumentach 13 stycznia, chociaż motocykl był trochę u mnie później, no ale tak, faktura wystawiona i także, o jaki psiur, jest u mnie. I co mogę powiedzieć? No teraz hamuję sobie tylnym hamulcem i trzeba przyznać, że hamuję, chociaż zdaję sobie sprawę, że 23 km to tak naprawdę te hamulce nie osiągnęły optimum. Także tutaj trzeba się z tym liczyć. Nie osiągnęły nie tylko hamulce, ale nie osiągnął też optimum stan opon. Także one są na pewno też jeszcze konieczność docierania do nich. O, teraz troszeczkę przesadziłem kulką. Także też trzeba uważać na opony. Jeżeli chodzi o przyczepność, jakieś tam wyhamowanie, to może być jakaś nieprzyjemna sytuacja. Także dziś bez szaleństw, bez jakichś tutaj prób zejścia na kolano, czy tego typu. No i a po drugie, no to wiadomo, też silnik, nie? Trzeba ten silnik, jak to się nazywa, ułożyć, dotrzeć, tak żeby był optymalnie osiągnął ten swój stan dotarcia do tej używalności, tego, żeby było wszystko jak najlepiej. Także wiadomo, docieramy, często zmieniamy biegi, zmieniamy prędkości obrotowe silnika, hamujemy silnikiem,
dodajemy, gazujemy. Oczywiście robimy to wszystko z umiarem, nie przekraczając tam jakiejś ilości obrotu. No tu jest wielki mankament tego motocykla, że on nie ma obrotomierza. I powiem szczerze, że wolałbym, żeby miał ten obrotomierz jak w starym modelu. Ba, wolałbym, przyznam się szczerze, jak mam być bardzo, bardzo szczery, żeby wyglądał jak ten stary model, ten on się nazywa JC74 bodajże, a to jest JC84. Także ten wygląd mi się jakoś bardziej się podoba. Natomiast no tutaj no chciałem przede wszystkim nowy motocykl, no i tu już nie było wyboru. Chciałem z tym nowym silnikiem. Zawieszenie jest dość przyjemne akurat na tego typu drogi. Nie dobija, nie skacze, bardzo często sytuacje w Benelli, tam było twardo zestrojone to zawieszenie. Dodatkowo przyczyną może było, to było w Benelce, bo że było ono skręcone maksymalnie, tak żeby Ela mogła dosięgnąć do ziemi. To też automatycznie powodowało, że ten motocykl miał taką tendencję właśnie do... Szybko, bo mi oczy zaczynają łzawić. Miał taką tendencję do dobijania takiego nieprzyjemnego na tego typu drodze. Tutaj tego nie ma, po prostu jadę. Jadę tak, jakbym jechał naprawdę Hondą CB500X, taką przyjemną. Chociaż nie ukrywam, że zastanawiam się za Elżuni, czy nie skręcę tych amortyzatorów tak, jak było skręcone to w tym, żeby po prostu automatycznie też obniżyć ten motor, nie? Bo jak skręcimy, to będziemy mieli linię. Także widzicie, droga jest mokra i taką drogą też jechałem do Suszynki i motocykl w ogóle nie był brudny. No kurczę, no naprawdę, rewelacja, bo ktoś, jeżeli komuś zależy na tym, żeby nie często go myć, no to... Albo w ogóle nie lubi myć motocykla, a lubi, żeby motocykl ładnie wyglądał, to rzeczywiście to jest taki motocykl leniuszków. Dzięki tym, wydaje mi się, że albo tym oponom, ale na pewno najprawdopodobniej budowie błotników. Bardzo cicho chodzi i też wspaniale pracuje skrzynia biegu. Zresztą jak we wszystkich Hondach i sprzęgło. No tutaj to Benki w Benelli powinno się trochę pouczyć. Dopracować to sprzęgło w 125, swoje B125. A podobno nie tylko w nim, bo to jest taka ogólna przypadłość, czy po prostu uroda motocykli spod znaku lwiątka, że one lubią sobie tak podszarpywać przy ruszaniu, jeżeli puszczamy tak delikatnie sprzęgło, to takie tyk, 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 tyk i dopiero jak puścimy całkowicie, to ono nam zadziała fajnie. Wiem, w lusterkach dużo widać, choć nie ukrywam, że usytuowanie lusterek w Benelli było lepsze, bo było więcej widać. Tu ja widzę ramiona, widzę końcówki, łokcie widzę, o tak powiem, widzę łokcie, choć nie przeszkadza mi to w ocenianiu tak naprawdę, co się za mną dzieje, bo to, co powinno być widać, to widać. No ale muszę o tym powiedzieć, że widoczność do tyłu w Benelli była lepsza niż tu w BN, niż tu w Hondzie, w CBFC. Ale one są krótsze, mniejsze te lusterka. Także to najprawdopodobniej to jest przyczyną, że tak się ten motocykl zachowuje, a nie inaczej. Ten zielony diod, co się tutaj pali, no to informuje, że jesteśmy w tym trybie eko oszczędzania. Tak naprawdę być może jakbyśmy jeździli gdzieś po mieście, gdzieś po równym, to może byśmy te 1,5 osiągnęli. Ale tak tu jeżdżę na miejscu, jak już on będzie dotarty, to ja sobie nie wyobrażam, żeby on 1,5 litra benzyny palił na 100 km. Choć mylić się mogę, bo na razie on jest na dotarciu. Ja wiem, tak jak było w Yamasze, jak docierałem, to byłem przerażony spalaniem początkowym, bo tam nie chciało zejść poniżej 4 litrów. 4,5, 4, 4,2. I naprawdę jeździłem też bardzo wolno. Dopiero po pewnym czasie nagle to spalanie zaczęło schodzić i spalanie rzędu 3,2, nawet 3,1 było do osiągnięcia w MT-07, także jest taka możliwość. To jest kwestia po prostu dotarcia motocykla.
Zobaczymy, jak tu będzie, czy uda mi się rzeczywiście, żeby te nominalne 1,5 litra benzyny na stówkę osiągnąć. No byłoby to super. Fajnie, że jest ten wyświetlacz biegów. Ja powiem, długo unikałem Hondy, właśnie ze względu, że w żadnym z modeli nie było tego. Pierwsza Honda, jaką miałem, to 2002, taka nowa, nie? W 2012 roku to była CBR 250R. Ona nie miała tego wyświetlacza i tak szukałem jakiś, no znalazłem jakiś tam jeszcze do tego starego modelu, to się podłączało. No były też oczywiście tam te takie uniwersalne wyświetlacze biegów, że się podłączało jeden kabelek do obrotomierza, drugi do prędkościomierza i na podstawie tychże danych on sobie tam wyliczał, na jakim biegu jedziemy, ale to dotyczyło, można było, ten wskaźnik tak de facto pokazywał nam te wartości wtedy, kiedy byliśmy w ruchu, nie? Bo jak stanęliśmy, to on po prostu szalał, także. Trójeczką. Bardzo, oj, jak się pies się zdenerwował, opa. O, a na stojąco można jechać? Nie, trochę za nisko jest kierownica. Musielibyśmy jakiegoś tutaj Risera albo inną kierownicę zastosować do jazdy na stojąco. No ale to nie jest motocykl, żeby jeździć na nim na stojaka. To nie jest żaden adventure czy cross czy coś w tym rodzaju. Unikam dróg z dużym ruchem. A nie, ja chcę po prostu tamować tego ruchu, bo nie będę szybko jechał. Ja będę starał się jeździć właśnie z takimi, powiedzmy sobie, prędkościami bliżej rowerowymi. A to ze względu na to, że to są tak naprawdę pierwsze moje jazdy tym motocyklem, także nie chciałbym. A nie chciałbym komuś przeszkadzać. Ja będę w takiej komfortowej sytuacji, że się mogę poświęcić nasłuchiwaniu, czy tam coś nie stuka, nie puka. On da mi to taką lepszy pogląd na to wszystko, co się dzieje wokół mnie. A z drugiej strony też możemy poobserwować, co się dzieje u gospodarzy, u których będą porządki wiosenne, u których już ich nie będzie potrzeba. Co do hamulcy, no to jak mówiłem, tutaj powiedzmy sobie, jeszcze to nie jest to. Mam nadzieję, że będą lepsze, że będą takie jak w Benelli, przynajmniej takie jak w Benelli. Hamować hamuje. Hamuje teraz, jakbym jeździł Hondą CB500. Takie mam odczucie, nie? Bo być może mylę się. A tutaj Honda CBF znowu jest w żywiole. O, takie drogi to są właśnie te Hondy. Na nie się chyba czuję najlepiej. Biegi super chodzą. Że widać, że się kończy nam ta zima. Także bardzo, bardzo mnie ten fakt cieszy. Już ta bura suka zima. Ja już bym z chęcią dzisiaj tą marzannę utopił. No, fotel jest twardy, tak. Tak, ja powiem szczerze, że już po przejechaniu teraz ile? 20 minut jadę, może mniej. Czuję na zadku, czuję po prostu siedzenie, także. Ale to dużo osób mówiło właśnie, że ten fotel do takich najwygodniejszych nie należy, a może jest kwestia po prostu przyzwyczajenia się. Także zobaczymy. Jak to będzie w dalszej eksploatacji motocykla, czy będziemy często robić przerwy na ten. Ale to też będzie przyjemne, zatrzymać się, gdzieś to zobaczyć. No super biegi chodzą. No i moc jest dla mnie
Powiem wam, że tu jeżeli chodzi o moc i to dozowanie tej mocy, no to nie ma porównania do Benka. Jest lepiej. Zawieszenie, mimo tego, że jest takie archaiczne na tych, to zmieniam zdanie tam względem tego, co pisałem. Bo tutaj zawieszenie, mimo tego, że takie dupowate i może cienkie te rureczki, ale jest przyjemniejsze w użytkowaniu. Tam może to wygląda tak super, hiper, ale to tylko wygląda. Tu ono działa, a tam tylko wygląda. Mógłby troszeczkę przyjemnie pracować ten kręgosłup, bo on to taką ma dziwną pracę. Jejku, ta skrzynia biegów to jest poezja. Także umiłowani moi, nie będę się dłużej już tutaj was męczył i spuszczał się na tym motocyklem, bo ładnie jedzie. No ma wady, ma zalety, tak jak każdy sprzęt. Komuś się może lepiej podobać to, komuś się lepiej może podobać tamto. Powiem tak, jeżeli chodzi o same takie zjazdy, odczucia, no to przyznam się szczerze, że jazda Hondą jest nieznacznie, ale przyjemniejsza od Benelli, bo ten motocykl lepiej jedzie po dziurach, a dodam, że lepiej przyspiesza. Tutaj, tam, pamiętam, jak go wyprowadziłem, Benka z Pietrzykowic, od dealera, no to on taki był, ale sarny biegną, to on tak zmieniałem te biegi, a on cały czas jak gdyby stał, jak był taki statyczny, ale jest, zobaczcie, szarnów dużo. Druga się zgubiła. Nie w tą stronę pobiegła. Się coś popierdzielało. Także może teraz zrobić jakiś. No, widzisz? Popieprzyło ci się. Tutaj to rzeczywiście on tak jakoś lepiej reaguje na ten gaz, bo tam 1, 2, 3, 4, 5 on. No nie jechał, a ten tutaj jedzie. Także wydaje mi się, że troszeczkę jest lepsze przyspieszenie, lepiej on się zachowuje tak pod manetką, także lepiej przyspiesza. Co do skręcania, to też tak nie będę tutaj świrował, ale taki manewr jest łatwiej wykonać tym motocyklem niż Benelli. Benelli to jakoś tak dziwnie zataczał ten slalom, tak jakoś tak dziwnie było. Tutaj piątką jadę i naprawdę muskam tylko gaz, trzymając całą prędkość 50 km na godzinę, czy pod górę, czy z góry, on cały czas trzyma tą prędkość, że przyjemnie. Najchętniej bym jechał cały czas taką prędkością, ale nie wolno. Że miałem ją zakończyć, dalej nie zakończyłem. Także umiłowani moi, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w następnych vlogach. Mam nadzieję, że ten vlog się podoba. Jeżeli wam się podobał, to poproszę o łapkę w górę. Poproszę też o subskrypcję. Nie prosiłem nigdy, ale teraz poproszę. Dziękuję. Do zobaczenia w następnych vlogach. Trzymajcie się cieplutko. Pa!